Dzisiaj jest 11 października. Zapraszamy do oglądania mojego kanału Kresy Travel with Mary. Zobaczcie, jak to teraz wygląda. Jest jeszcze piękna pogoda, można siedzieć na plaży. Wszystko powiem, byliśmy razem 21 dni, 2 tygodnie na Krecie. Później poleciliśmy do Aten. Co zobaczyliśmy, jakie są ceny, jakie są wrażenia po naszym krótkim filmiku, takim naszym, jak to robimy, taką naszą pamiątką teledysku. Καλημέρα, όλη μέρα με πολύ ή λίγο αέρα. Και όλα καλά θα πάνε αν τα σύννεφα φυσάνε. Καλημέρα με λιακάδα απ' την όμορφη Ελλάδα. Και με χιονιά και με κρύα πάντα αισιοδοξία. Happy, happy, happy day. Happy, 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 happy day. Τις πολλές κοντούρες και στη συντροφιά μας κάτσε. Τα προβλήματα σου άσε. Ο καιρός με τη τζολάκι, καθημερινή συνήθεια. Θα σου λέμε την αλήθεια. Καλημέρα όλη μέρα με πολύ ή λίγο αέρα. Και όλα καλά θα πάνε αν τα σύννεφα φυσάνε. Καλημέρα με λιακάδα απ' την όμορφη Ελλάδα. Και με χιονιά και με κρύα πάντα αισιοδοξία. Happy, happy, happy day. Happy, 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 happy day. Τις πολλές κοντούρες και στη συντροφιά μας κάτσε. Τα προβλήματα σου άσε. Ο καιρός με τη τζολάκι, καθημερινή συνήθεια. Θα σου λέμε την αλήθεια. Καλημέρα όλη μέρα με πολύ λίγο αέρα. Και όλα καλά θα πάνε αν τα σύννεφα φυσάνε. Καλημέρα με λιακάδα απ' την όμορφη Ελλάδα. Και με χιονιά και με κρύα πάντα αισιοδοξία. Happy, happy, happy day. Happy, 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 happy day. Happy, happy, happy day. Καλύτερη παρέα, καλημέρα θα σου λέει. Do Aten przylecieliśmy z Krety, tak jak już mówiła. 100 zł, 100 chyba 10 zł za osobę, bez bagażu oczywiście. Dokupiłam jeden podręczny, czyli razem tam wyszło nas niecałe 400 zł, chyba 300 z groszem. No i Ateny w ogóle są bardzo łatwe do zwiedzania, bo to wszystko można zrobić metrem. Na ten temat jest na pewno mnóstwo informacji w internecie, więc ja nie będę się tak za bardzo powtarzała. Są bilety takie 90-minutowe na komunikację miejską, są 3-dniowe, są takie, które są na 5 dni, są też takie turystyczne na 3 dni, kosztują 20 euro, wtedy wszędzie możecie. Jest tylko jeden taki niuans, tak powiem, że niektóre bilety nie powiązują na lotnisko. Jakby osobno trzeba zapłacić za bilet na lotnisko i z. Te turystyczne obejmują właśnie też lotnisko. Jeżeli chcecie, tak jak my, bo byliśmy tutaj 8 dni, ale jeszcze pojechaliśmy obok Korentu, byliśmy w takiej fajnej miejscowości, to z lotniska zapłaciliśmy 9 euro za bilet do tego miejsca, gdzie spaliśmy. Noclegi to są różne, to wiadomo, zależy jakie kto ma oczekiwania.
fajnie sobie poszukać taki nocleg, żeby było tak w miarę blisko centrum, tak jak my, bo my wtedy w ogóle się nie przemieszczaliśmy metrem, tylko chodziliśmy pieszo, zwiedziliśmy Akropol, bo od naszego miejsca zamieszkania było 2,5 km. Więc nie chciało nam się nawet dłużej by zajęło to metrem niż na pieszo. To, co nas interesowało, nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami starożytności, więc kupiliśmy bilet na Akropol, to było 20 euro za osobę, plus zwiedziliśmy też dwie takie fajne dzielnice. Podam później wszystko w opisie, jak to wyglądało. I można to zrobić właśnie bez przemieszczania się komunikacją miejską. 3 dni pozwiedzaliśmy Ateny i wypożyczyliśmy samochód, też podam nazwę, bo naprawdę polecam, bardzo fajna pożyczalnia, akurat blisko centrum. Chcieliśmy wypożyczyć samochód od soboty do wtorku, ponieważ pożyczalnia była zamknięta w soboty, więc w tej samej cenie wypożyczyli nam od piątku do wtorku, tak jakby jeden dzień był w gratisie. Za te 4 doby zapłaciliśmy 144 euro. Hybryda Toyota, jaka to była właśnie? Toyota Yaris, a wypożyczalnia nazywa się Rental Car Fresh. Mhm. Naprawdę godna polecenia. Bardzo fajnie. Blokują 600 euro na karcie i to wszystko. Tak. I uczciwi są. No. No i jak wypożyczyliśmy, to podwieźli nas pod hostel, zostawili samochód pod hostelem. A jak wróciliśmy, to porzucili nas przy meczu. Przy meczu, tak. I pojechaliśmy, tak, widzieliśmy piruę. No, byliśmy pod wielkim wrażeniem. Ja uważam, że lepszy niż Saint-Tropez. Tak, drogi luksusowe jachty i taka ilość, że nie widziałam jeszcze, przynajmniej ja nie widziałam. Później pojechaliśmy tam właśnie, żeby zwiedzić kanał Korynski i koło. Tak około 8 km od kanału Korynckiego, La Jolla to się nazywała ta miejscowość. Hostel naprawdę super, bo tylko przychodziło się przez ulicę i od razu było za taką Korynską. Nazywał się Chris Studio. Tak, Chris Studio, też linka podam pod filmem. Zobaczcie, jak tu pięknie. Tylko przechodzimy przez ulicę i już jesteśmy na plaży. To jest tak parę kilometrów od kanału Korynckiego, do którego teraz zmierzamy, ale jest super miejscówka. Jeśli chodzi o Zatokę Korynską, to fajnie zobaczyć ją z perspektywy kilku mostów. My byliśmy od tego najniżej położonego do najwyżej położonego, na 3. Akurat mieliśmy szczęście, że przepływały jachty, jak byliśmy tam, gdzie było najniżej położone. Zwiedziliśmy też taką malutką, w sumie nie wiem czy malutką, ale taką nadmorską miejscowość Nautaki, jak tam nie wymawiam. Zobaczyliśmy taką kameralną plażę, bardzo fajną, sympatyczną. Tam jest dużo bardzo termalnych źródeł. Są też termy, ale z nich nie skorzystaliśmy, bo powiem wam, że ceny troszeczkę nas zabiły, że tak powiem. No, nie aż tak, ale nie jest tak, ale drogo. Nie jest za tanio. To więc stwierdziliśmy, że wolimy wymoczyć swoje szanowne w morzu, niż płacić naprawdę za godzinę. Tam pobytu było 15 euro. A godzina to jest nic, tak naprawdę. No i człowiek się przebierze, później trzeba się zebrać, trochę mało. Więc nie korzystaliśmy. Dowiedziałam się też, że na wzgórzu tam, koło tej miejscowości, jest taki klasztor, jak się nazywał on? Klasztor Patapiusza, dobrze? Patapiasza chyba. Patapiasza, który żył na przełomie IV i V wieku. W jaskini w ogóle tam był. Ona wywodzi się z Egiptu. On step egipski. Tak. I udowodnione są jego uzdrowienia, cudowne uzdrowienia. Nikt nie obalił właśnie
tych cudownych uzdrowień do tej pory podobno ludzie. Zresztą w ogóle to jest takie naprawdę dla Greków święte miejsce, do którego przyjeżdżają, żeby się pomodlić, pomodlić się o zdrowie. Droga jest bardzo kręta, wysoko, taka z serpentynami. No trzeba uważać, na jedno auto jest droga. Tak. Jak już się tam znajdziecie, to pamiętajcie, kobietki, o tym, że warto mieć ubranie takie, które przykrywa kolana i chustkę na głowę. Ale za darmo wypożyczają. Tak, spódnicę wypożyczają, nie ma problemu z spódnicą. Nie wolno robić przed zdjęć, więc ja tam tylko tak nakręciłam taki króciutki filmik z daleka, jak to wygląda. On jest pod takim czarnym całunem, wystają troszeczkę. Ręce i nogi. Tak. I troszeczkę. I ma, praktycznie wygląda jak dziecko, mam metr może wzrostu w tej chwili. No i to jest niesamowite, że on, jego ciało do tej pory nie uległo rozkładowi. No wiadomo, że jest takie jak troszeczkę tak jak zasuszone, ale jest. Ale jest, tak. I widok stamtąd jest niesamowity. Przekosmiczny. Tak. Gdzieś mi się wydaje, że jest 1000 metrów nad poziomem morza, no, ale nie mogłem znaleźć w Wikipedii, jaka jest wysokość. Jaka jest wysokość, ale no tak jechało się naprawdę 7 czy 8 km, właśnie jechało. Bardzo kręta droga, więc... 1000 jest na pewno. Coś takiego innego. Jest naprawdę klimatyczne miejsce. Nagrywam, jak wyglądają Ateny. Ateny to są starożytne Ateny.